Ze mną w studiu już mój ostatni gość, pan Tomasz Makochoń. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Pan Tomasz jest przedstawicielem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., czyli jeden ze sponsorów Śląskiego Festiwalu Nauki. W zasadzie to źle pana przedstawiłam, bo dziś jest pan w roli Ignacego Łukasiewicza. Tak, dokładnie. Dzisiaj występuję jako Ignacy Łukasiewicz właśnie dlatego, żeby przybliżyć państwu obraz tej postaci, opowiedzieć państwu trochę o nim, żebyście mogli się dowiedzieć, co mu zawdzięczamy i dzięki niemu bardzo wiele rzeczy pomaga nam w naszym obecnym życiu. To powiedzmy, co mu zawdzięczamy. Ignacy Łukasiewicz jako pierwsza osoba na świecie przedestylował ropę naftową, otrzymując naftę. Dzięki temu zbudował pierwszą lampę naftową, która zrewolucjonizowała tak naprawdę systemy oświetlenia pomieszczeń i tak naprawdę całe wszystkie metody oświetleń wywodzą się od niego, tak? Wszystkie te nowoczesne metody oświetleń. Poza tym tak naprawdę wszystkie frakcje ropy naftowej, które on otrzymał i które obecnie wykorzystujemy, też dzięki niemu zawdzięczamy. A czy lampa naftowa to już nie przeżytek? Nieprawda, to wcale nie jest przeżytek. Obecnie w wielu miejscach używa się lamp naftowych. Przede wszystkim tam, gdzie jeszcze elektryczność nie sięga, bo w wielu miejscach na naszej planecie wiele osób też nie ma dostępu do elektryczności. I w tych właśnie miejscach używa się między innymi lamp naftowych. Słyszałam, że dzisiaj na stanowisku, na które pan obsługuje, były momenty, kiedy atmosfera była naprawdę rozgrzana do czerwoności. Tak jest. Prowadzimy wiele eksperymentów, bardzo rozgrzewających. Są to eksperymenty z żywym ogniem, też eksperymenty z wybuchami, a ponadto jesteśmy prawdopodobnie jedynym tutaj stanowiskiem, gdzie można sobie bezpiecznie podpalić rękę, bez żadnych problemów, nie wiem, bez żadnych opadów. To jest zachęcające. My zachęcamy, prawdopodobnie jedna z niewielu możliwości w życiu. Co państwo jeszcze czarowali właśnie na stanowisku? Dzisiaj też prowadziliśmy eksperymenty z wybuchami, na przykład z karbidem, który po wrzuceniu do wody wydziela łatwopalny gaz, acetylen. Zamykaliśmy go w specjalnych papierowych kubeczkach, następnie podpalaliśmy, wytwarzając efekt wybuchu z przepięknym hukiem. To wszystko jest oczywiście bezpieczne. Oczywiście, wszystkie doświadczenia prowadzimy w bezpieczny, profesjonalny sposób. Czytam właśnie tutaj, że ognisko Prometeusza, obrotowe tornado, niepalne banknoty, magiczna różdżka rodem z Hogwartu. Dokładnie. Panu wszystkie, pokrótce wszystko wszystkie o tym te eksperymenty prowadzimy. Ognisko Prometeusza jest to typowy przykład reakcji samozapłonu, gdzie na kryształy nadmanganianu potasu wylewamy kilka kropel gliceryny. Zachodzi pomiędzy reakcja chemiczna z wydzieleniem bardzo dużego efektu energetycznego w postaci ciepła i to ciepło sprawia, że nasza gliceryna zaczyna się zapalać i mamy ładne ognisko z fioletowym płomieniem. Takie stanowisko na Śląskim Festiwalu Nauki przyciągnęło wielu chętnych, wielu odbiorców. Tak, na początku było bardzo dużo chętnych, do teraz nas goście odwiedzają, mogą zobaczyć te eksperymenty, podpalić sobie ręce. Wcześniej jeszcze... Pan wciąż zachęca tym. Tak, zachęcam, bo ja bardzo, zawsze twierdziłem, że ogień to jest mój żywioł, także zawsze będę do tego zachęcać. I to jest naprawdę bardzo ciekawe przeżycie. Dlaczego ogień to pana żywioł? Dlaczego ogień to mój żywioł? Ogień jest nieprzewidywalny. Ogień jest nieprzewidywalny, a dodatkowo tak naprawdę spokojny, uspokaja. Mi się zawsze ogień kojarzył z domem, z ciepłem, tak? Bo dużo ciepła nam dostarcza, właśnie z takim spokojem, odprężeniem. I dlatego właśnie lubię ten żywioł. Nie wydaje mi się, że każdemu tak się właśnie ogień kojarzy ze spokojem, może ewentualnie z ciepłem. Mają państwo również różne laboratoria, których kolejne doświadczenia, kolejne eksperymenty państwo pokazują? Tak, mamy też specjalne stanowisko z tak zwanymi torbami Bernoulliego, gdzie specjalny foliowy worek długości kilku metrów, zawiązany z jednego końca na węzeł, staramy się nadmuchać jednym wdechem. Jest to możliwe dzięki prawu Bernoulliego, które opisuje przepływy płynów. No i tak naprawdę dmuchając wąskim strumieniem sprawiamy, że powietrze, które się porusza, wytwarza podciśnienie, które zasysa inne cząsteczki powietrza wokół tego strumienia, powodując, że wszystko razem wpływa do torby. Dzięki temu nadmuchać możemy taką długą torbę jednym wdechem.
Czy te wszystkie balony, które dzisiaj tutaj widziałam, że latały do góry, to była Państwa sprawka? Dokładnie, to jest nasza sprawka. Widziałem, że balony bardzo szybko się rozchodziły, także wszyscy goście się cieszyli. Była to dla nich świetna atrakcja. No i zapraszamy jutro także. Będziemy dmuchać takie balony, więc myślę, że będzie dużo zabawy. W opisie Państwa stanowiska jeszcze było napisane, że nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Czyli dla dorosłych jest właśnie przedstawienie postaci, którą właśnie Pan dzisiaj odgrywa. Tak, dla dorosłych, ale również i dla dzieci. Właśnie przedstawiamy postać Ignacego Łukasiewicza oraz sprzęt i eksponaty z jego czasów. Między innymi lampy, które właśnie Ignacy Łukasiewicz skonstruował. No i takie lampy właśnie można obejrzeć, można zobaczyć, jak wyglądają, można poznać ich zasady działania. Dziękuję Panu bardzo za tę rozmowę, na szczęście nie ognistą. Dziękuję bardzo. Ale było również miło. Dziękuję bardzo.